Zapewne 2 minuty opóźnienia. No właśnie. Następna stacja. Mokry peron, mokre wszystko. Poślizgnąć się można. Po prostu. Tyle co można odczytać z tej nazwy. Ej, panie, co tam miało być? Następny semafor na stoi. To chyba nadrobimy lekko, jak mi się wydaje. Tam z boku czeka na nas. No jedzie. Tak jak myślałem, nadrobiliśmy, mamy tylko minutę. O taką nawet nie całą. Nie wiem, na całą. 5 sekund na minutę brakło. Nawet się zdążyła pokazać. Nie, co się stało, że nie. Tak. Minutę nadrobiliśmy. Ojej, to współczuję. Panie Simonie, to ja bardzo współczuję. To jest chyba najgorsze, co może być. Będziemy mieli
mostek. No właśnie. Ograniczenie. Zabezpieczona. Jazda prądowa zezwolona. Więc jedziemy i sprawdzamy. Jest jej wjazda wprost. Znowuż nadrabiamy rozkład. Jesteśmy. Drzwi otwarte. I mamy minutę do odjazdu. Lecz się złożyło, drodzy Państwo. Masz pociąg z PKP Cargo koło nas odjeżdża. Warszawa Wileńska. Nie, to była stacja Nurzec. Nurzec. Następna stacja Stoki. Są nagi, ja mam zero straconych natek. Niemożliwe, że są nagi.
Chyba, że YouTube coś psuje. Ja niestety w YouTubie nie siedzę, bynajmniej ode mnie wszystko wychodzi. A już powinno być bitrate nie spada. Wszystko jest prawidłowo, nic się nie wydarzyło. Nie, no to u mnie się nic nie dzieje. Nie wiem, czemu nie miałyby być lani. Jeszcze sprawdzam wszystko. Polecam odświeżyć sobie, już są lani. Teraz to u mnie były ścinki, to nie były dali. Ja idę serdecznie, panie Olu, kolej dawno. Ale dawno tutaj nie było. A nie dobrze, panie Simon, dzieci, a trzeba coś z tym doradzić. A jak pana wkurza? Lepiej na spokojnie z nią porozmawiać. To jest najlepszy sposób na wszystko. Porozmawiać na spokojnie. Wyjaśnić, co trzeba. To jest zawsze najlepszy sposób. Trzeba umieć rozmawiać z każdym człowiekiem. Ale pan Pizza, bardzo się cieszę z tego faktu. Też miałem ochotę dzisiaj na pizzę. Ale niestety nie zjadłem. Ja niestety jej nie zjadłem. Tak wyszło. To innego było na obiad jednak. No i jeszcze sobie zjem pizzę na spokojnie. Cieszę się, że chociaż pan spełnił swój dzisiejszy plan. No nieźle panie zajmą GTA. Nieźle. A ja znam takich, co mają 11, wiesz? Też znam taką jedną osobę. No. To też ma. Można mocno RP1. No, na pewno nie w peronach, panie, na pewno nie w peronach. W razie skupmy się na tym, że nadrobiliśmy 2 minuty opóźnienia. Ładny duch. Nie wiem, czy to niby dobrze poszło, jakby było N78 plus zwykłe N57.
bo wtedy bym mógł jechać niestety tylko 110 na godzinę przy maksymalnej prędkości. Mogę wiedzieć, co chce. Albo chce wrócić i teraz prosi o przebaczenie, albo jest zła o coś, co się nie wydarzyło, albo ewentualnie o coś, co się wydarzyło. To mogą być dwie rzeczy. A za bezprądowa. Zjadłem od samego początku. Pierwsza moja wypowiedź. A niech pan nie mówi, że pan w wieku 13 lat nie wiadomo jaki majątek. Kasę, że ktoś leci, to może naprawdę powiedzieć, jak ktoś zarabia. I to dużo pieniędzy, no wtedy tak, ale... Inaczej to ciężko. Drzwi, że zamykaj te siedzę przednie przede wszystkim, bo one się zawsze najdłużej zamykają. Nie wiem czemu. Ta muzyka jest trochę za głośna w niektórych momentach. Proszę ją to... właśnie. Teraz jest zdecydowanie lepiej. No ta lokomotywa jest po prostu cicha. Ten elektryczny zespół trakcyjny, dobrze, nie jest to lokomotywa. Przynajmniej kto mnie źle nie ujął i potem nie pisał, że nie wiem czego. Następny semafor ogranicza prędkość. Trzeba zwolnić. Zobaczymy zaraz do ilu tam prędkość ogranicza. Albo 60, albo 40. Przekonamy się za chwilę kilka. Pełniamy do 60. No i się nie pomyliłem, jest i 60. Kanał radiowy numer 2. Próba radia. Próba radia. Słychać dobrze na kanale drugim. Słychać dobrze na kanale drugim. Już coś wiemy. I otwieramy drzwi.
przesuwanie progu chyba na tej stacji nie jest zbyt potrzebne, już są do ciebie wysokie te perony.